Dzień dobry, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o Januszu Dzięciole. Znacie go na pewno, jest to pierwszy uczestnik i zwycięzca Big Brothera. Nie muszę Wam chyba mówić, dlaczego chcę o nim opowiedzieć. Otóż w grudniu, 6 grudnia 2019 roku, Janusz Dzięcioł uległ wypadkowi. Właściwie chyba wjechał w niego pociąg na przejeździe kolejowym w pobliżu jego miejsca zamieszkania. No i zmarł, tak, w wyniku tego wypadku. I wtedy, kiedy miał miejsce ten wypadek, no, wszystkie media donosiły o tym, i ja natychmiast policzyłam jego datę urodzenia, czy miał coś takiego zapisane, i możecie się spodziewać, jeśli o tym opowiadał, że tak, miał. Miał również zapisaną rozpoznawalność. Miał również zapisane kilka innych rzeczy. Ja postaram się opowiedzieć o tych również innych rzeczach. Ale co chcę przede wszystkim o nim powiedzieć? Bardzo dobry człowiek, słuchajcie. To nie była poza, taka jaką widzieliśmy, powiedzmy, na ekranie, jak go przedstawiano. On naprawdę taki był. Bardzo dobry człowiek, bardzo, no, taki do rany przyłóż. Taki bardzo zrównoważony, bardzo zrównoważony wewnętrznie, bo to jest bardzo ważne, również zrównoważony zewnętrznie. Czy on miał pisane, słuchajcie, tą wygraną w Big Brotherze? Niekoniecznie, dlatego że on miał, dla niego najważniejszą sprawą w życiu był diabeł. To była ta rozpoznawalność, tak? Pieniądze, które wygrał, no i za tym wszystkim, z tym wszystkim, co się wiąże, czyli rozpoznawalność, pieniądze, ułatwienie potem jakiejś ścieżki, powiedzmy, kariery, ułatwienie życia, życie takie typowo materialne. Skupianiu się na typowej materii, bo diabeł wiąże się z materią, jakby nie było, to jest koziorożec, ale nie chcę powiedzieć, że dla niego najważniejsza była ta materia. Ona ułatwiła mu życie, wiadomo, ale najważniejszą sprawą w życiu ten diabeł mógłby się u niego również inaczej zrealizować poprzez to, że powiedzmy, poprzestałby na byciu tym strażnikiem miejskim, nie trafiłby do Big Brothera i byłby rozpoznawalny z powodu swojej pracy, swojej tam społeczności jakiejś, tak? Może wsławiłby się czymś tam za pośrednictwem swojej pracy i w taki sposób byłby rozpoznawalny. Może również prywatnie, jeśli nie wstąpiłby do Big Brothera i nie wygrałby tego programu, to również prywatnie, może prywatnie by jakieś aktywności podjął, gdzie byłby rozpoznawalny szerzej wśród swojej społeczności, miasta czy okolicznych miast, czy nawet w Warszawie, trudno jest powiedzieć. W każdym razie ten diabeł u niego w taki, a nie inny sposób się zrealizował, że no był rozpoznawalny, co za tym szło, również był, nie chcę powiedzieć, że bogaty, ale zamożny, tak? Ponieważ wygrana w Big Brotherze umożliwiła mu spokojną egzystencję. Jaką on miał misję życiową na to obecne wcielenie? Miał słońce, jak wykonać tą misję, miał świat, jak pracować z misją, miał cesarza. U niego pojawiają się, słuchajcie, właśnie takie zrównoważone karty. Co prawda, on księżyc na ostatnim etapie życia ma, no ale wiemy już, że ten ostatni etap życia został przerwany 6 grudnia 2019 roku. Nie wiem, czy ten księżyc czasami nie mówi o tym, że śledztwo nie wykazało, znaczy nie jest jednoznaczne, bo może też być tak, że biegli, którzy zajmują się wyjaśnieniem tego śledztwa, nie są pewni,
dlaczego Janusz Dzięcioł podjął taką, a nie inną decyzję i znalazł się na tym przejeździe kolejowym, bo powiedzmy, nie wiem, sprawny był pojazd, bo sygnalizacja świetlna była prawidłowo działająca, a mimo to Janusz Dzięcioł znalazł się na tym przejeździe kolejowym. Może ten księżyc również mówić o takich kwestiach, że powiedzmy, efekt jest znany, czyli śmierć Janusza Dzięcioła, ale przyczyny może nie do końca zostaną wyjaśnione, bo po prostu nie będzie wiadome. Ale oczywiście podryfowałam w innym kierunku, a chciałam opowiedzieć o jego misji życiowej. Miał słońce, jeszcze raz powtarzam, jak wykonać misję miał świat, jak pracować z misją miał kartę cesarza. Nawet te karty mówią o tym, że miał dość łagodną misję. Dość taką, wiecie, nie wywrócenia czegoś do góry nogami, nie wsławienia się Bóg wie jakimi zadaniami w swoim życiu, czy bycie zasłużonym w jakikolwiek sposób. Po prostu tak jak cesarz razem ze słońcem i światem miał prowadzić spokojne życie. Owszem, ten świat mówi o tym razem z diabłem, powiedzmy, że on był znany no, całej Polsce jako pierwszy zwycięzca Big Brothera, ale tak naprawdę on sam dla siebie nie roztrwaniał tych pieniędzy, nie? Ta misja życiowa o tym nie mówiła, bo cesarz dba o siebie, o swoich bliskich, o przyjaciół, także rozsądnie zarządza finansami, zasobami finansowymi i Janusz Dzięcioł tak zrobił. Poza tym, słuchajcie, on dostał się też chyba raz do parlamentu, ale też niczym szczególnym się tam nie wsławił. Także właśnie to jest coś na tej zasadzie, tak? Jego funkcje publiczne, jakie by tam nie pełnił, czy jako radny gdzieś tam u siebie w mieście, czy właśnie jako w parlamencie, nie miał w misji czegoś takiego, że on przywróciłby jakiś stary porządek do góry nogami, że jego inicjatywy jakieś, powiedzmy, społeczne albo polityczne polepszyłyby byt takiej, a nie innej grupie społecznej, czy ułatwiłyby funkcjonowanie w mieście, czy... No nie, po prostu ta słońce z tym światem i cesarzem mówi o tym, ruch jednostajny w ciągu życia od początku do końca, bez jakichś tam wstrząsów, bez jakichś tam, wiecie, postawienia do góry nogami, czegokolwiek, oprócz tego uczestnictwa w Big Brotherze. Nie wiem właściwie, co go pchnęło do tego, żeby w tym Big Brotherze wystąpić. Być może max przeznaczenia, bo on, słuchajcie, miał predyspozycję do tego, aby być liderem, aby być osobą, za którą pójdą inni, aby być kierownikiem zamieszania. Być może taki był jako radny, chociaż nie słyszałam żadnych doniesień na ten temat, ale raczej spokojnie, słuchajcie, cesarz, bo on ma maga z przeznaczenia i kapłana, więc to jest takie przewodnictwo dość spokojnie, to nie jest tak na hura, skrzykuje na ostatnią chwilę 50 osób i lecimy na nie wiem gdzie, do Chin. No raczej to nie jest coś takiego. To jest takie spokojne, rozsądne i takie właśnie jednostajnie przyspieszone przewodnictwo. Ambicjonalne? Niekoniecznie. Tak, żeby było, wiecie, wszystkim dobrze, wszystkim wygodnie, wszystkim miło i tak dalej. Także wracam do tego, że tak do końca nie jestem pewna, co go pchnęło, aby wziął udział w tym Big Brotherze. Może ma ten mag z przeznaczenia. On ma też maga z karmy, więc może rzeczywiście akurat ten mag, który się potem przełożył na tego diabła, na najważniejszą sprawę w życiu, czyli tą materię i rozpoznawalność, tak? W jego wypadku. Poza tym on był dobrym człowiekiem, jeszcze raz tam powtarzam. Taki dobry człowiek, słuchajcie, do rany przyłóż, podejrzewam, że był bardzo dobrym mężem, bardzo dobrym ojcem, bardzo dobrym przyjacielem, bardzo lojalnym przede wszystkim, na którego można było liczyć, nawet przed tym, zanim stał się zwycięzcą Big Brothera. Po prostu taki był z charakteru. Dobrze, ale co jeśli chodzi o ten przejazd kolejowy?
Ma wieżę z leitmotivu. Tak samo jak, słuchajcie, Ewa Sałacka, odsyłam Was do tamtego filmu. Wszystko było dobrze u Andrzeja Dzięcioła i u Ewy Sałackiej do pewnego momentu w życiu. Tak, u Ewy Sałackiej była ta osa, u Janusza Dzięcioła jest, czy była, był ten przejazd kolejowy. I ta wieża z leitmotivu mówi o tym, że tak samo jak u Ewy Sałackiej, no, wydarzy się coś, czego nie przeskoczysz, czego nie przeżyjesz. U Ewy Sałackiej, słuchajcie, nie było tak z fajerwerkami, jak to nie był taki wypadek, tak, jak u Janusza Dzięcioła, to zderzenie się samochodu z pociągiem, czy nie wiem dokładnie, jak to się wydarzyło, tak sobie wyobrażam, samochód z pociągiem, że się zderzył, więc to jest typowy wypadek, tak, lądowy. Natomiast u Ewy Sałackiej był to wstrząs wieży, organizmu. Odsyłam Was jeszcze raz do tamtego filmu, tam sobie posłuchajcie. Ale plan duszy Janusza Dzięcioła był taki, że kapłana miał na lekcji karmicznej. Rydwan miał na odrobieniu tej lekcji karmicznej, tak? I komfort karmiczny miał w umiarze. Czyli nie wiem, czy on myślał, że on, powiedzmy, zdąży przyjechać ten przejazd kolejowy, bo kapłan wie lepiej, tak? Kapłan wie lepiej niż inni ludzie, niż, nie wiem, przepisy. Ma po prostu takie tendencje do tego, żeby wiedzieć lepiej. Więc być może Janusz Dzięcioł w tym danym momencie, tak, kiedy tam jechał, nie zatrzymał się, no nie wiem, jak to do końca się odbyło, wiedział lepiej, ja po prostu przeskoczę razem z tym Rydwanem, ja przeskoczę, ja zdążę przejechać, ale niestety ta wieża ma tak silną energię w jego portrecie tarotowym na leitmotivie, że on no, nie zdążył, ta wieża była szybsza niż ten Rydwan z tym kapłanem. Kapłan czasami, słuchajcie, też ma opóźnione reakcje. Janusz Dzięcioł był, nie powiem, że był stary, ale był w bardzo dojrzałym wieku, bo Janusz Dzięcioł jest 53 rocznik, więc kapłan w tym wieku ma jakieś opóźnione reakcje również ze względu na wiek, również ze względu na jakieś schorzenia. Może Janusz Dzięcioł nie widział zbyt dobrze, może pole widzenia jego było nie tak jak trzeba. Również z wiekiem zmieniają się, szybkość reakcji naszej się zmienia, staje się wolna. Wolniej reagujemy na niespodziewane wydarzenia, tak? Nie reagujemy, znaczy reagujemy automatycznie, ale wolniej niż mieliśmy, nie wiem, te 20 lat mniej, czy nawet 40 lat mniej. Więc to jest po prostu naturalny proces starzenia się organizmu, więc być może ten kapłan w tym Rydwanie, czyli w tym samochodzie, na tym przejeździe kolejowym miał opóźnioną reakcję na coś, tak? Może też niezbyt dobrze widział. Nie wiem, czy to wtedy była, słuchajcie, czy to było nad ranem, po południu, wieczorem, trudno mi jest powiedzieć. W każdym razie jakaś może była nie taka widoczność, albo Janusz Dzięcioł nie widział zbyt dobrze. Także komfort karmiczny jest w umiarze. Umiar, ja Wam mówiłam kilka razy, on mi się zazwyczaj kojarzy ze śmiercią. Karta śmierci sama w sobie również jest śmiercią fizyczną. Jakby nie było, to nie jest tylko transformacja, to nie jest tylko zmiana swojego stylu życia. Śmierć jest po prostu śmiercią również. Ale umiar także, ponieważ umiar głównie, słuchajcie, Hajo Banzaf pisał o tym w jednej ze swoich książek i to wydaje mi się dość logiczne, jak tak przemyślałam to ileś czasu temu, że umiar jako pogrzeb, tak? Umiar, na umiarze czasami są, jest symbol lilii. Umiar to jest rozprężenie członków ciała, rozluźnienie tych członków ciała, a kiedy nam się rozluźniają członki ciała, wtedy kiedy, powiedzmy, czujemy się dobrze, nie wiem, przy masażu albo, no nie wiem, przy medytacji, odprężamy się, ale również po śmierci, tak? To jest ta chwila po śmierci, po zgonie, kiedy wszystkie mięśnie stają się luźne i płyny ustrojowe, takie, które mogą, opuszczają ciało,
człowieka, tak? No, zwierzęcia również. Więc z tym mi się również kojarzy umiar. To jest ten komfort karmiczny. Jego dusza potrzebowała takiego doświadczenia i potrzebowała widocznie tak zakończyć swój ziemski żywot, to znaczy, aby ciało zakończyło swój ziemski żywot, bo prawdopodobnie również jego misja życiowa na to wcielenie została wykonana. Bo gdyby nie została wykonana, to prawdopodobnie myślę, że Janusz Dzięcioł by przeżył. Myślę, że by przeżył, ale w jakim byłby stanie fizycznym, to jest trudno powiedzieć. No powierzy, wiecie, mógłby być sparaliżowany, mógłby być w śpiączce, mógłby być powiedzmy, no nie wiem, podtrzymywany tylko przy życiu, pokiereszowany, także no zwierzę strasznie trudno jest wyjść, jeśli to jest taki bardzo ciężki wypadek. No ale widocznie jego misja życiowa została wykonana na to wcielenie i jego plan duszy był taki, a nie inny i akurat w tym dniu, 6 grudnia 2019 roku, dusza stwierdziła, to jest ten dzień i to jest ten moment, kiedy ja muszę też swój plan wykonać i no i wydarzyło to się to, co się wydarzyło. Tak czasami bywa, nie u wszystkich tak bywa, ale wiecie, po fakcie można to stwierdzić, bo zanim coś się wydarzy, na przykład takiego no bardzo grubego, czyli no śmierć w wyniku wypadku, morderstwo, albo wiecie, czasami jest wypadek i człowiek potem jest no właśnie, chory, nie może się ruszać, zastanawia się, dlaczego ja, za jakie grzechy, wyklina do Boga, a może po prostu czasem bywa tak, że dusza potrzebuje takiego doświadczenia, tak? W chorobie, w cierpieniu również. Także, no tak to wygląda. Ale przed, słuchajcie, takim wydarzeniem trudno tak jednoznacznie powiedzieć z portretu tarotowego, że wydarzy się to i to i ty nie będziesz żył albo będziesz żył w takim i w takim stanie. No to też nie jest etyczne, żeby coś takiego mówić do człowieka, ale karty tarota mogą pokazać, arkana wielkie tym bardziej, tak? Taki wachlarz wydarzeń, taki wachlarz sytuacji, że z portretu tarotowego naprawdę utrafić w jedną, tą konkretną sytuację, która mogłaby się wydarzyć, jest bardzo trudno. I po fakcie można się do tego odnieść, a przed danym faktem po prostu opisywać to, czy naprowadzać, że w takich sytuacjach to mogłoby się wydarzyć, że takie wydarzenia mogłyby być, ale nie musiałyby być. Wiecie, trudno jest powiedzieć, tak samo jak astrologowie, kosmogram wykreślają i są w stanie powiedzieć o charakterze człowieka i o sytuacjach, jak w danych sytuacjach człowiek będzie się zachowywał, jaka będzie jego reakcja, akcja, to tak samo portret tarotowy. Natomiast o konkretnych wydarzeniach portret tarotowy i tak samo astrolog nie jest w stanie powiedzieć. On jest w stanie powiedzieć, na przykład tak jak Piotr Gibaszewski mówi w swoich comiesięcznych opowieściach, że nie wiem, przechodzi Pluton przez Słońce danego polityka i to będzie ciężki czas dla niego, tak? Czy jest opozycja takich i takich planet w tym danym okresie czasu i będzie wyglądało to być może tak, a nie inaczej. Natomiast jakie konkretne wydarzenia zadzieją się u danego człowieka czy w danej społeczności, no to to jest po prostu, wiecie, takie strzelanie lotkami w tarczę. Albo się trafi, albo się nie trafi. Tak samo po prostu portret tarotowy. Chciałabym, żebyście byli tego świadomi, że ani portret tarotowy, ani astrolog nie są w stanie opowiedzieć rok po roku, miesiąc po miesiącu i dzień po dniu wydarzeń, jakie będą w waszym życiu. Głównie można powiedzieć, pani konstrukcja psychiczna jest taka i wobec tego będzie pan reagował albo inicjował takie, a nie inne wydarzenia i będzie pan reagował na nie tak, a nie inaczej. To może rodzić takie i takie wydarzenia, ale nie musi, tak? Także
Taka, słuchajcie, mój przydługa dygresja przy okazji tych różnych wydarzeń, zwłaszcza negatywnych, które dzieją się w życiu ludzi, o których ja opowiadam. No, teraz to był wypadek kolejowy u Janusza Dzięcioła. Cały czas, słuchajcie, mam na końcu języka Andrzej imię. Nie wiem, czy on miał na drugie imię Andrzej, czy może w przyszłym wcieleniu będzie miał na imię Andrzej, albo w poprzednim wcieleniu miał na imię Andrzej, ale co o Januszu Dzięciole myślę, to nie myślę Janusz, tylko ciągle Andrzej. Dobrze, ja nie wiem, co jeszcze miałam powiedzieć, bo słuchajcie, tak popłynęłam, że to jest, dawno tak nie miałam, tak popłynęłam w swoich wywodach. No w każdym razie jego przeznaczenie, że tak to nazwę, chociaż tu przeznaczenie miał maga i kapłana, to tu nie chodzi o takie przeznaczenie, jego dola, może tak, się wypełniła i misja życiowa również i dlatego myślę, że dusza stwierdziła, no to koniec tego przedstawienia, wracamy do źródła. Dobrze. W takim razie to było wszystko z mojej strony. Również przepraszam Was za obraz, bo jest naprawdę dzisiaj późno, taka szarówka jest za oknem, a ja nie miałam czasu nagrać wcześniej filmu i czynię to, no bo po prostu nie miałabym kiedy indziej czasu. Dobrze, żegnam Was, to wszystko na dzisiaj. Przepraszam Was za dryfowanie i po prostu płynięcie, skakanie z tematu na temat, ale to również leży w moim charakterze. Zapraszam Was za tydzień, opowiem o kimś innym. Na razie.